Wiadomości z Małopolski. Nadszedł kolejny istotny moment w realizacji programu Funduszy Europejskich dla Małopolski. Uruchomiony został nabór wniosków o pożyczki dla przedsiębiorców oraz na odnawialne źródła energii OZE dla mieszkańców województwa małopolskiego. Przygotowaliśmy specjalny program pożyczkowy skierowany zarówno dla firm, jak i dla małopolskich rodzin, dla osób, które dysponują budynkiem jednorodzinnym. Są to pożyczki, które są na preferencyjnych warunkach, nisko oprocentowane, rozłożone w długim okresie kredytowania po to, aby inwestować w odnawialne źródła energii, bo te instalacje, które mogą być zamontowane w budynkach przede wszystkim jednorodzinnych, sprawią, że te koszty utrzymania małopolskiej rodziny będą też niskie i też przyczyniamy się do tego, że chronimy środowisko. Chcemy też wesprzeć przede wszystkim lokalne przedsiębiorstwa, tak aby mogły się zmodernizować. Takie firmy mogą również tworzyć nowe miejsca pracy i o to nam chodzi, aby samorząd województwa małopolskiego wspierał rozwój przedsiębiorczości, wspierał lokalne firmy, które te miejsca pracy tworzą. We are talking here about two financial instruments, which will sum up to some 893 million złoty, and this corresponds to 85% of the overall amount of these two investments, which is about 1 billion zloty. One instrument, which is dedicated to the support of small and medium size enterprises, and the second part is oriented towards families actually. It's about the refurbishment of family homes for climate proofing, so to say, which basically means investing in solar panels and heat pumps. Dzięki Funduszom Europejskim dla Małopolski możliwe będzie inwestowanie w ekologiczne rozwiązania. Wprowadzenie takich modernizacji już teraz pozwoli ograniczyć koszty utrzymania budynków w przyszłości.